Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy domowy jogurt w stylu greckim, czyli taki gęsty, właściwie do krojenia łyżką. Przepyszny i banalnie prosty do zrobienia. Ja już właściwie domowy jogurt wcześniej pokazywałam, więc zasadę już znacie. Jeśli chcecie, to nie musicie powielać tego filmu. Ale dzisiaj pokazuję taką udoskonaloną praktyką wersję, więc myślę, że z przekonaniem mogę polecić, bo ja już teraz robię jogurt tylko w ten sposób i jeśli mówię o domowym jogurcie, to właśnie o tym prezentowanym dzisiaj we wszystkich przepisach będzie mowa. No dobra, to ja już może nie przedłużam, tylko serdecznie zapraszam, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Do zwilżonego wodą garnka wlewam litr mleka i będę podawała proporcje na litr mleka. Myślę, że przy tego typu przepisach odrobinka więcej czy mniej nie ma większego znaczenia, ale postaram się podawać je precyzyjnie. Litr mleka. Najlepiej wziąć mleko świeże, nie takie UHT i ja właśnie takie dzisiaj biorę. I najlepsze jest mleko tłustsze, ja biorę 3,2%. Robiłam też ten jogurt na 2% mleku, też się udawało. Z chudszym nie sprawdzałam, wydaje mi się, że mogłoby nie wyjść tak dobrze, aczkolwiek do sprawdzenia. I mleko teraz muszę zagotować, a następnie ostudzić. Czyli włączam grzanie i na niezbyt dużym ogniu, co jakiś czas mieszając, żeby to się nie przypaliło, gotuję mleko do chwili, kiedy no widzę, że wyraźnie się zagotuje, zacznie kipieć. Oczywiście cały czas pilnuję, żeby tu się nie zrobił kożuch, żeby to się nie przypaliło, tak jak z gotowaniem mleka po prostu. I kiedy tylko się zagotuje, wyłączam grzanie i zostawiam do ostygnięcia, do momentu, kiedy osiągnie mniej więcej 40 stopni Celsjusza. Ja sprawdzam sobie to termometrem, ale jeśli nie macie termometru, no to spokojnie można poradzić sobie po prostu temperaturą ciała. Czysty palec zanurzam w mleku i jeśli ono nie parzy, temperatura zbliżona do temperatury ciała lub odrobinkę wyższa, można uznać, że jest dobre. I tu już mleko 40 stopni Celsjusza, właściwie troszkę mniej, tam 36 powiedzmy. I do tego zagotowanego i przestudzonego mleka dodaję teraz jogurt naturalny. Ważne, żeby sprawdzić jego skład, to ma być sam jogurt bez żadnych zbędnych dodatków i z odpowiednimi szczepami bakterii. Jogurt może być z lodówki, nie ma to znaczenia. I tak naprawdę można sięgnąć po jogurt, gdzie stoi informacja, zawiera żywe kultury bakterii jogurtowych i nie są te kultury bakterii wymienione z nazwy. Szczepy, które są szczególnie wartościowe w jogurcie, wymienię w przepisie pisanym na blogu, ale jeżeli jest informacja żywe kultury bakterii jogurtowych, to jogurt jest w porządku i oprócz tego powinno być tylko mleko w zasadzie i tyle, bo nic więcej w jogurcie naturalnym nie potrzeba. I spokojnie można taki jogurt znaleźć w sklepie, wystarczy popatrzeć na składniki, więc marek wymieniać nie będę. Jeśli chodzi o ilość, to na litr mleka biorę 200 g jogurtu naturalnego, gramów nie mililitrów, czyli taki standardowy mały kubeczek i starannie mieszam, rozprowadzając jogurt w mleku. Oczywiście niezwykle ważne, jak przy każdym tego typu przepisie, kefir, jogurt i tak dalej, jest to, żeby wszystkie naczynia były czyste, to jest najlepiej umyte i wyparzone, tak żeby nie zapraszać tutaj żadnych innych dodatkowych bakterii. Wtedy jogurt na pewno się uda. Dobrze? I to moje wymieszane z jogurtem mleko, czyli mój przyszły jogurt, należy teraz przelać do czystych słoików, osączone z wody. I wlewam po równych porcjach jogurtu. Oczywiście można sięgnąć po dowolne pojemniczki, w jakich chcecie ten jogurt przygotować. U mnie taka porcja na raz na śniadanie dla 3-4 osób wystarcza. W razie potrzeby po prostu biorę kolejny słoik, więc u mnie do takich. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych pojemnikach? Ja zwracam uwagę na to, żeby one były szklane, stąd sięgam właśnie po słoiki. To mogą być też jakieś szklaneczki czy inne pojemniki z pokrywką bez znaczenia. Słoiki chyba są najpraktyczniejsze. I tu już jogurt poporcjowany. I taki jogurt potrzebuje troszkę więcej niż 3 godziny, żeby się tak ściął właściwie, żeby wytworzył się z niego taki właściwy, gęsty jogurt. Powiedzmy, że można przyjąć, że w ciepłe dni to będzie od 4 do 5 godzin. I teraz oczywiście na dworze jest ciepło, ale chcę, żeby ten przepis był uniwersalny, więc pokażę, jak go robię o każdej porze roku, także zimą. I zimą także wychodzi idealnie. I wykorzystuję po prostu do jego przygotowania piekarnik. Zatem wyjmuję blachę z piekarnika, słoiki ustawiam na blasze i nie przykrywam ich pokrywkami, tylko przykrywam czystą ściereczką, znowu czysta. I w ten sposób ustawione wsuwam do piekarnika rozgrzanego do 50 stopni Celsjusza, czyli w piekarniku jest już ciepło, ale w chwili, kiedy znajdują się w nim słoiki, wyłączam grzanie, zamykam piekarnik i zostawiam jogurt do czasu, aż się zetnie, będzie taki fajny, gęsty, na kilka godzin. Można na noc i zimą często robię ten jogurt wieczorem, wstawiam na noc do lodówki i rano jest gotowy, ale spokojnie można też zrobić go w ciągu dnia, tylko trzeba przypilnować tego czasu, więc kilka godzin. Można zaglądać i co jakiś czas sprawdzić, czy jogurt już ładnie zgęstniał.
I tu już po kilku godzinach w piekarniku, u mnie właściwie przez noc, bo ja robiłam ten jogurt wieczorem, więc pokazuję Wam już efekt finalny rano, nagrywam to kolejnego dnia. Zobaczcie, piękny, gęsty, można niemalże kroić łyżeczką i taki jogurt jest nie tylko smakowity, bo naprawdę jest przepyszny sam w sobie, bez żadnych dodatków, ale też może być bazą wszelkiego rodzaju deserów, jako dodatek do owoców, może być składnikiem domowych takich marynat do mięs, szczególnie takich mięs szaszłykowych czy dań w stylu tureckim. No naprawdę, wszędzie tam, gdzie sięgnęłabym po kupny jogurt naturalny i ten sprawdzi się znakomicie. No i teraz co? Absolutnie tego nie mieszam. Jogurt w takiej postaci, jak wyjęłam go z piekarnika bez ruszania, potrząsania słoikiem. Można od razu zakręcić. Ja lubię je wstawić do lodówki bez pokrywek, ustawić jeden słoik obok drugiego, przykryć ściereczką, no bo one schładzając się lekko jeszcze odparują i nie chcę, żeby to się skropliło. I dopiero kiedy będą porządnie schłodzone, zakręcam i przechowuję w lodówce. Po schłodzeniu wygląda tak. Jest jeszcze lepszy, bo moim zdaniem dopiero taki jogurt na zimno smakuje prawdziwie super smacznie. Ja taką porcję robię mniej więcej raz w tygodniu i spokojnie przez tydzień w lodówce może stać, bez żadnych konserwantów, bez niczego, po prostu przechowuję w lodówce w zakręconych słoikach i sięgam po niego w razie potrzeby. Jeśli chcę zrobić kolejną porcję domowego jogurtu, to kupuję kolejny kubeczek jogurtu sklepowego lub odkładam sobie porcję tego jogurtu. Co 3-4 razy robię porcję na kupnym jogurcie, a pozostałe razy bazuję na tym domowym. No i to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja mój jogurt podam z domową mieszanką płatków. Tu są płatki owsiane, otręby, słonecznik i mielone siemię lniane. Na dno naczynia dodaję łyżkę dżemiku chia. Jak go zrobić, pokazywałam w osobnym przepisie. To są po prostu owoce wymieszane z chia. Na to trochę suchej mieszanki, jogurt, znowu owoce, znowu mieszanka, jogurt i na końcu ozdabiam to dżemikiem i posypuję płatkami. I zobaczcie, jogurt jest gęsty, kremowy, niesamowicie delikatny w smaku i świetnie nadaje się do takich deserów, ale oczywiście można go wykorzystać w dowolny sposób, także do dań wytrawnych. Mam nadzieję, że przepis, a właściwie sposób na przyda Wam się i że zechcecie go odtworzyć. Jogurt jest gęsty, tak jak tutaj widzicie, kamera nie przekłamuje. Dokładnie taki właśnie wychodzi i mam nadzieję, że Wam posmakuje i że zechcecie go zaprosić na Wasze kuchenne stoły i do Waszych lodówek. Po przepis i składniki zapraszam jak zawsze na blog Skutecznie.tv. Tam też dodam kilka wskazówek i informacji, o których być może nie powiedziałam jeszcze w dzisiejszym filmie, więc jak zawsze warto tam zajrzeć i ewentualnie doczytać. A tymczasem dziękuję za uwagę, przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj. Przepysznego dnia Wam życzę, smakowitych jogurtów i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!